jakiś nadajnik i w górę i wiadomo, nie? Ten samochód prawdopodobnie należy do jednego z mieszkańców bloku po lewej stronie, bo tylko ci mogą tam obecnie swobodnie parkować. Jak to jest możliwe, że oni mogą, a my nie? Pan Andrzej mieszka w bloku po prawej stronie. On i jego sąsiedzi nie mają dostępu do parkingu, choć wcześniej mogli z niego korzystać. Każdy, gdzie miał miejsce, no to stawał sobie, nie? Konflikt o parking rozpoczął się, gdy na Wildzie wprowadzono strefę płatnego parkowania. Wtedy mieszkańcy zgłosili się do miasta, by parking koło ich bloków zagrodzić i uniemożliwić wjazd osobom z zewnątrz. Wspólnota zwróciła się do ZKZL-u o wydzierżawienie czy oddanie w korzystanie kolejnej działki. No i kierując się jakby tym przekonaniem, że nadal spokojnie to parkowanie będzie tam wyglądało, taką działkę udostępniliśmy wspólnocie. Ale wspólnota, jak mówią mieszkańcy budynku komunalnego, zagrodziła parking szlabanem i uniemożliwiła im wjazd. Skarżą się, że nie zostali nawet poinformowani o wprowadzanych ograniczeniach. Co więcej, niektórzy mieli na tym terenie pozostawiony samochód. Pewnego dnia, jak zamknęli mi ten szlaban, a stałem na górce, wszystkich tutaj się prosiłem, żeby mi otworzyli, bo do pracy się spieszę. Nie, oni nie mają pilota, nikt mi nic nie otworzy. No i musiałem wyjeżdżać, że tak powiem, prosić któregoś z lokatorów w końcu po pracy, żeby mnie wypuścił w ogóle. Pan Martin po zamontowaniu szlabanu całkiem zrezygnował z jeżdżenia do pracy samochodem i przesiadł się na rower, bo nawet zaparkowanie samochodu przed szlabanem jest prawie niemożliwe. Mieści się tam tylko kilka aut. Tu normalnie nie ma miejsca, bo my mamy tylko te, to i nic więcej. To jest wszystko, co mamy. Trzy miejsca parkingowe na 30 mieszkańców. Sama wspólnota, która zablokowała dojazd do parkingu, sprawę komentuje dość lakonicznie. Za to płacimy dzierżawę i chcemy mieć miejsca dla siebie. ZKZL, który udostępnił mieszkańcom wspólnoty działkę, uważa takie podejście za egoistyczne i doradza mieszkańcom, by się porozumieli. Myślę, że najrozsądniej byłoby, gdyby po prostu mieszkańcy budynku komunalnego, bo ci mieli ograniczony dostęp, mieli możliwość wykupienia pilotów do tego szlabanu zamykającego wjazd. I żeby to parkowanie odbywało się na dotychczasowych zasadach. ZKZL mówi wprost, jeśli mieszkańcy się nie porozumieją, to wprowadzi na tym terenie prywatnego operatora, który sam będzie regulował ceny za parkowanie. Paula Borowska, Puls Dnia.